W poprzednim filmie mówiliśmy, że pasek narzędzi może być używany do uruchamiania modułów i wykonywania wielu różnych funkcji. Jednak najczęściej używana część paska to funkcje związane z wyświetlaniem okien i nawigacją. Otworzę na przykład kartotekę partnera handlowego. Gdy to okno jest aktywne, aktywne są również cztery strzałki nawigacyjne na pasku narzędzi. Możesz przejść nimi do pierwszego lub ostatniego rekordu danych. Dwie strzałki w środku przesuwają do przodu lub do tyłu o jeden rekord. W tej grupie znajdują się jeszcze dwa ważne przyciski: Szukaj i Dodaj. Kliknę przycisk Szukaj. Zauważ, że kolory pól zmieniły się na żółte. Za każdym razem, gdy widzisz zacienione i żółte pola, takie jak te, jesteś w trybie wyszukiwania. W lewym dolnym rogu okna zobaczysz przycisk Szukaj. Tryb wyszukiwania możesz uruchomić, klikając ikonę lornetki lub skrótem klawiaturowym Ctrl+F. Kliknę drugi przycisk Dodaj. Teraz pola są białe, a w lewym dolnym rogu aktywny jest przycisk Dodaj, co oznacza, że jesteś w trybie dodawania i wprowadzasz dane. Tryb dodawania możesz również uruchomić skrótem klawiaturowym Ctrl+D. Przyciski nawigacyjne możesz też uruchamiać z górnego paska po rozwinięciu przycisku Dane. Wróćmy teraz do trybu szukania. Poszukam konkretnej firmy. Przejdę do pola Nazwa i wpiszę fragment nazwy firmy, którą chcę odnaleźć. Wpisuję Dega, klikam Szukaj i wyświetla się kartoteka firmy Degatech. Kliknę jeszcze raz ikonę wyszukiwania. To czyści rekord. Znowu mam wszystkie pola w kolorze żółtym. Tym razem wpiszę tylko literę D w polu Nazwa. Klikam Szukaj i dostaję listę wszystkich partnerów handlowych, których nazwa zaczyna się na literę D. Kolejną możliwością wyszukiwania jest używanie symbolu gwiazdki, który zastępuje lub dopełnia dowolny ciąg znaków. Jeśli na przykład w polu Nazwa wpiszesz tylko gwiazdkę, otrzymasz listę wszystkich partnerów handlowych. Możesz też zastąpić fragment nazwy gwiazdką. Załóżmy, że w przypadku nazwy Degatech nie pamiętasz pierwszej części nazwy. Wpisujesz gwiazdkę i fragment Tech. Gwiazdka może zastąpić część lub całość ciągu znaków. Tych samych opcji wyszukiwania możesz używać w przypadku indeksów czy w poszczególnych dokumentów. Wyświetlę na przykład listę faktur, żeby pokazać jeszcze dwie funkcje. Na każdej liście możesz używać przycisków sortowania i filtrowania. Przycisk sortowania dostępny jest na pasku narzędzi. Jesteś na liście faktur, możesz na przykład posortować je po dacie rosnącą. Jeszcze wygodniejszą opcją sortowania jest dwukrotne kliknięcie nagłówka danej kolumny. Na przykład klikam dwukrotnie w polu odbiorca, by posortować listę alfabetycznie po nazwie. Klikam dwukrotnie pole termin, by posortować listę po dacie. Druga funkcja dotyczy list do filtrowania. Klikając przycisk Filtruj tabelę, na pasku narzędzi otwierasz okno z dostępnymi filtrami. Możesz na przykład odfiltrować listę tylko do odbiorcy Degatech. Klikając ponownie przycisk, wyczyścisz filtry. Pamiętaj, że dostępne filtry są zależne od wyświetlanych na liście kolumn. To, jakie kolumny są wyświetlane na danej liście, możesz zmienić w ustawieniach formularza, wybierając odpowiednie kolumny.